Mamy dzisiaj wyjazd do Poznania, bo mały ma właśnie wizytę u nefrologa. Także musimy się dość szybko zbierać, bo mamy na 8:30, a do Poznania jest jednak godzina drogi. Powiem wam, że dzisiaj tak tragicznie spałam, zresztą chyba widać po mnie. Całą noc po prostu się, wiecie, budziłam, pociłam i aż rano poszłam pod prysznic. No ale nie wiem, Marcin mówi, że walczy z chorobą, także oby miał rację. Dzisiaj, słuchajcie, dzień kuriera. Przyszła pościel do łóżeczka i przyszło krzesełko do karmienia, także zaraz będziemy rozpakowywać. Jestem ciekawa, czy poradzę sobie ze składaniem sama, skoro instrukcja jest taka gruba. Nie, no tu jest wiele języków. Ale już widzę, że będzie śliczne. Z folią się zakolegowałeś? No a co? To jest moje krzesełko, nie? Moje krzesełko! Ojej, i co zrobiłeś? No zrzuciłeś. Nie ma zabawki. Nie ma. Złożyliśmy to krzesełko i już mierzyłam Dominika. No póki co sam nie siedzi, także trzeba mu będzie dawać jakiś ręcznik albo o, kocyk za plecy. I no ogólnie bardzo fajne jest to, że tu jest mnóstwo do regulowania, ale mam zastrzeżenia jedynie do pasów, bo zaraz wam pokażę, jak to wygląda. To jest tylko coś takiego, nie? No i co prawda to się, wiecie, no niby samo reguluje tutaj i jest bezpieczne, ale no myślałam, że te pasy będą no bardziej bezpieczne. No i jedyny minus jest taki, że to siedzisko ma pasy tylko w momencie, kiedy jest na takiej wysokości. Jak damy niżej, to to już nie sięga i tak jakby, nie wiem, dziecko nie ma pasów. Nie wiem, o co chodzi, ale generalnie jest bardzo fajne i no myślę, że na długo nam posłuży. Opowiem wam jeszcze historię co do Maka. No więc, tak jak wiecie, pojechałam najpierw do iSpot i naprawę wycenili na prawie 7 tysięcy. No i odwieźliśmy go wtedy do innego salonu, znaczy salonu, serwisu iDoctor w Poznaniu. Są dwa, jechaliśmy akurat na poznańskiej. No i ten facet, jak przyjmował laptopa, no to mówił, że no jest mocno zabrudzony i nic nie obiecuje, ale wyczyszczą go i zadzwonią. No i zadzwonili po tygodniu, że laptop jest wyczyszczony, że owszem był bardzo brudny, no bo tam, wiecie, wychodziła już pleśń, ale działa. Także rozumiecie? iSpot wypisał, co jest brudne i chciał to wymienić na nowe, a ten drugi salon, serwis, nie wiem co mam ze słowem salon, po prostu go wyczyścił i działa, i jest wszystko w porządku, więc... Dla mnie to jest straszna abstrakcja, no bo tam dałam 200 za to, że go otworzyli, wypisali, co jest brudne i zamknęli, a tutaj dałam 250 zł za tak naprawdę naprawienie, no bo go rozkręcili, wyczyścili i wszystko działa. Także nigdy więcej żadnych autoryzowanych serwisów. Na szczęście mam już Maka w domu, więc no dzisiaj już nic nie zrobię, bo za chwilę jadę na próbę, ale od jutra znowu będę mogła pracować w spokoju, bo wiecie, no tamten laptop działa, ale no jest gorzej, wiecie, na kamerce nic nie widać, jak prowadzę spotkania, zacina się, muszę uważać, ile rzeczy włączam i tak dalej. Tu jednak była wygoda, luz, też ten komputer, wiecie, to na kolanach boleciutki, to go mogę zabrać spokojnie na górę, bez kabla i tak dalej. No jest ogromna wygoda użytkowania, także cieszę się, że mam go z powrotem. O 23:00. Przyszła nowa suszarka. No i słuchajcie, okazuje się, że jedyne, co całe życie robiłam źle w pielęgnacji włosów, to miałam starą suszarkę.